tę współpracę bardzo dobrze. Nawet nie jestem pewna, czy jestem gotowa, żeby o tym dłużej mówić, bo jak widzicie, bardzo się wzruszam. Wczoraj się dowiedziałam, że Fashion Magazine chce opublikować moją pracę, także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu. Przede wszystkim zrobiłam coś zupełnie innego niż zazwyczaj robię, czyli tą kurtkę, która jest dla mnie super ważna i dzięki Rafałowi i panu Markowi nauczyłam się naprawdę bardzo dużo. Jestem bardzo wdzięczna. I taka ciężka, ciężka praca po prostu na zasadzie rób teraz, szybko rób. I to nam dużo dało bardzo, bo nie dość, że musieliśmy ciągle być na jakby szczycie naszych technicznych możliwości, nie? W używaniu instrumentów i syntezatorów i sampli, to jeszcze musieliśmy przy tym kreatywnie pracować, bo nie ma czasu na powtórkę, tak? Jest po prostu grasz coś i albo wchodzi, albo nie. Jak nie wchodzi, to grasz coś innego zupełnie. Także to chyba najlepsza rzecz, jakiej się nauczyłem. Jak wspominasz warsztaty z Rafałem Artosem? Jezu, jest on wspaniały, jesteśmy wszyscy w nim zakochani, cała nasza ekipa. Od każdego się coś nauczyliśmy. No, ogólnie nauczyliśmy się po prostu współpracy ze sobą i kontakty, będziemy na pewno w ciągłym kontakcie ze sobą. I na szczeblu towarzyskim, a może i na kiedyś biznesowym. Szczerze mówiąc, się nie spodziewałem w ogóle. Wiem, że to jest takie może standardowa taka odpowiedź, ale no jednak naprawdę się tego nie spodziewałem. W ogóle jestem w wielkim szoku, że w ogóle tutaj jestem. No na pewno jest to duża niespodzianka dla mnie. Ja przyznam szczerze, że spodziewałem się tego. Nieskromnie, ale faktycznie tak było. Tak jak Wojtek powiedział, ja byłem zdecydowany, co chcę robić, jak chcę robić. I faktycznie pewnych rzeczy się nauczyłem, bo nigdy wcześniej nie współpracowałem z innymi ludźmi przy muzyce i zawsze to było po prostu w obrębie mojego pokoju. Dlatego to było cenne doświadczenie dla mnie. Ja akurat zawsze dosyć krytycznie do siebie podchodziłam, więc jakby na pewno nie było to na zasadzie, że już od początku wiedziałam, tak, uda się, wygram i tak dalej. Ale jakby po jakimś czasie zaczęłam zauważyć, że może to, jak piszę, rzeczywiście jest okej i rzeczywiście może mam jakieś pojęcie na temat mody. Naprawdę nigdy w to nie wierzyłam, zawsze krytycznie, strasznie pesymistycznie do siebie podchodziłam. No i po prostu po jakimś czasie, z dnia na dzień, tak dowiadywałam się, kurczę, jednak chyba to, co robię, jest całkiem spoko i zaczęłam trochę wierzyć w to, że uda mi się i rzeczywiście wygram warsztaty Fashion Writing. Nie wyobrażałem sobie w ogóle, że cokolwiek takiego mnie spotkam. Już samo pojawienie się na tych warsztatach było dla mnie tak niesamowitym zaskoczeniem, że właściwie można to przyrównać do wygranej w Totolotka. Takie przesłanie, które nam dała Ania Orska, że tak na dobrą sprawę to sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić w życiu. Potrzebujemy zawsze tej pomocy kogoś, kto chce, żeby nam też się udało. Wydaje mi się, że może wpływ miało to, że potraktowałam ten temat trochę przewrotnie, niedosłownie. I pokazałam biżuterię trochę inaczej niż ona jest postrzegana na co dzień i tak jak może nie jest kojarzona przez wszystkich. Także może z tego względu, że też projektuję różne rzeczy, między innymi mebel, pomyślałam o tym, że biżuteria niekoniecznie musi być dla osoby, może być dla mebla, a tutaj akurat w tej pracy połączyłam te dwie funkcje. Znaczy zawsze tam z tyłu głowy jakoś mam tą grafikę manualną i jakby nie jest to w mojej estetyce, żeby robić pracę kompletnie komputerowo, photoshopowo. Po prostu taką estetykę jakby od zawsze preferuję. Ja jestem bardzo zadowolony. Tak jak powiedziałem, tutaj jest kilka parametrów, które na to wpływają. Po pierwsze, to jest poziom jakby samych warsztatów. Prowadzący warsztaty wybierali uczestników, czyli to jest poziom uczestników, czyli osób, które się zgłosiły, czyli można powiedzieć taki materiał wyjściowy, takie mięso, tak, studenckie, które oni tam urabiali. I to na tyle jakby było, ta praca była ciężka i wykonana, że efekt końcowy, czyli dzieła, które miałem się zająć, które miałem wystawić, to było, wiesz, to była przyjemność, żeby to zrobić.